Moja twórczość właściwie zaczęła się w 1966 roku. Wiem to stąd, że natknąłem się kiedyś na rysunek opisany przez mojego ojca, właśnie z datą 20 września 1966. Tak się zaczęło. Potem oczywiście była tematyka wojskowa. Już zająłem się malarstwem w Młodzieżowym Domu Kultury. No i to był ten etap taki bardziej większego rozwoju. To już zacząłem używać farb wodnych, plakatowych, akwareli. Ten okres pierwszy, młodzieńczy, zadecydował o tym, co robię teraz, bo raczej sztuka przedstawiająca, dokumentalna jest niedoceniana. A właśnie tu jest błąd, bo jakby to, co jest na rysunku, to jest tylko pretekstem do odreagowania na papierze, na płótnie, na kartonie tych wrażeń. Pamiętny program Piórkiem i Węglem profesora Wiktora Zina no, pobudzał do działania i właśnie marzyłem zawsze, żeby tak rysować węglem. Z przerwami ten program właściwie do 2006 roku oglądałem w telewizji. To najpierw była wersja taka czarno-biała, piórkiem i węglem, a potem to już były w latach 90. na żywo audycje związane z pastelami. Także jeszcze ostatni program widziałem profesora z telewizji Kraków, właśnie z Tyńca. Starałem się odświeżyć i jakby inaczej spojrzeć na rysunek, który właściwie w takiej twórczości no, wystawowej jest właściwie niedoceniany. I teraz od wielu lat panuje taka tendencja, że olej jest najbardziej no, ceniony, bo jest wodoodporny, a pastela, jak jest tylko wystarczy, że jest pod szybą, to na pewno kilkaset lat przetrwa. Chciałem właśnie nawiązać do tych dokonań profesora Zina, no ale to się stało dopiero w trakcie przygotowań. Powoli odkrywałem rodzaje węgla. Najpierw był węgiel, prawda, taki zwykły, kwadratowy, który w ogóle nie rysował i nie mogłem uzyskać tych kresek, które były w telewizorze. Potem się okazało, że wystarczy byle co narysować, byle było po prostu dobre narzędzie i wtedy bardzo ładnie to widać w kamerze. Myślę, że jakby poszedłem krok dalej za profesorem, bo bardziej po prostu moja jakby taki no wewnętrzny, takie zapatrywania w kierunku jakby hiperrealizmu, takiego właśnie kopiowania rzeczywistości, no zawsze biorą górę i niestety to się czasem za bardzo zbliża do zdjęć, prawda? To, co wielu mi zarzuca, ja nie kwestionuję tego, ale właśnie to jest ta walka między tym właśnie hiperrealizmem a tym otwarciem się. Ważnym tematem, który poruszałem w pastelach, jest pokazanie miast od innej strony, takiej nie zawsze pokazywanej, czy w jakichś przekazach internetowych, czy na filmach. Tutaj właśnie typowy przykład takiego innego spojrzenia na Kraków. Nad rzeki Wisły pokazany jest Zwierzyniec, część Krakowa, gdzie właśnie mamy widoczny w dali kopiec Kościuszki, a tutaj jest nad samą Wisłą klasztor Norbertanek, który jeszcze pamięta najazdy tatarskie. No, ważnym momentem w życiu było właśnie ten okres zdawania do szkoły wyższej plastycznej w Łodzi.
No, w ogóle sobie nie mogłem dać rady właśnie z tym stresem takim i były już egzaminy praktyczne i właściwie 2 godziny minęły i byłem w lesie z rysunkiem i po czym mój kolega starszy, który w tym roku się wtedy dostał, przyniósł mi takie 2 nagie miecze, czyli 2 pałeczki węgla prasowanego czeskiego. No i to było odkrycie takie, które przyspieszyło. Narysowałem rysunek jeszcze w ciągu następnej godziny i właściwie to była rewolucja i wtedy zacząłem właśnie rysować węglem takim prasowanym. Pierwszy obraz swój namalowałem, no, będąc pod naciskiem terminu egzaminów, także pamiętam, zaniosłem obraz mokry, bo jeszcze wtedy za dużo oleju używałem, mało terpentyny, także pamiętam, mimo suszenia przy jakiejś maszynce elektrycznej, no nie, nic to nie dało i obraz chyba sekł potem parę miesięcy. Dopiero właściwie po 3-4 latach studiów zerwałem z techniką olejną, zaczęło się malowanie akrylem, plakatową farbą na płótnie, no i w ten sposób jakby narodził się dyplom, ale to całe ten warsztat był nawiązaniem do tej twórczości młodzieńczej, czyli takiego bardzo intensywnego, takiego nerwowego malowania tego typu takich kreską taką ostrą, a potem jakby to przeszło w kreskę węglową i jakby to było nawiązanie właśnie w tej twórczości malarskiej. No i potem ten okres jakby trwał do roku 95. Wtedy jakby już zniechęcony tym, że trzeba jakby tyle poświęcić czasu, uwagi, energii na jakby noszenie w plener i malowanie i dźwiganie tych wszystkich rzeczy, a poza tym to było strasznie powolny proces, właśnie mało mogłem zrobić, narodziła się myśl o przejściu na pastele. No, podczas takiego jednego pobytu, gdzie w górach w okolicy Nowego Sącza w Beskidzie Wyspowym byłem dosyć długo, prawie miesiąc, gdzie namalowałem kilka obrazków temperowych, ale na płótnie i potem zacząłem w tego samym miejscu, w tym samym czasie zaczynałem robić eksperymenty z pastelami. No i to był początek. I tak już na 96 rok to można przyjąć, że dołączyłem spojrzenie takie kolorowe, prawda? Na pierwszym roku studiów, podczas takiego jednego pobytu gdzieś w jakiejś knajpie, to chyba była Łodzianka na rogu Moniuszki i Piaskowskiej, ja oczywiście nie chciało mi się tam gadać i miałem teczkę pod ręką, no i to wtedy powstały pierwsze portrety, to była jakaś wiosna 86 roku, no i powiedziałem sobie wtedy, przyrzekłem solennie, że po ostatnim egzaminie wchodzę już w przestrzeń taką publiczną i właśnie do tej Łodzianki. To był no, na 100% 26 czerwca 86 roku. No i wtedy zaczęło się właśnie ten żywiołowy okres. No wspaniały, to był taki jakby oś ten przejścia, transformacji, już jeszcze późny komunizm i właściwie następne potem 20 lat to było po prostu otwarcie się nieba, bo
wtedy ludzie byli jakby bliżej siebie i no to było jednak tak, jak się teraz skłaniam do tego poglądu, że to nie było to, że komuna, tylko po prostu to jeszcze żyli ludzie, którzy się urodzili przed wojną i oni mieli wielki wpływ na stosunki międzyludzkie, na życzliwość, na taki sposób życia właśnie bliski właśnie tym przodkom z XIX wieku, z przełomu, prawda? No i to było ważne, że ta życzliwość powodowała to, że nie tylko, że się było studentem, ale że po prostu, no, że ludzie doceniali to, że ktoś coś robi w takiej przestrzeni, no jak taka knajpa, czy potem pociągi, czy potem inne miejsca. To było inne przyjęcie niż teraz. To jest na pewno próbnik, no, wrażliwości danej osoby. To są już nieliczne osoby, które tak potrafią docenić, czy zainteresować, czy być, to po prostu muszą być konkretne osoby uwrażliwione, no, wzrokowo. No. W 91 roku pierwszy raz wyjechałem do Berlina. No to zawsze myślałem, że jak zdobędę Berlin, to już będzie koniec świata i to będzie największe wydarzenie w moim życiu, a okazało się po latach, że właśnie istnieć i pracować u siebie w Polsce to jest sztuka, prawda? Bo okazało się, że Berlin jest tak fantastycznym miejscem i to były pewnie jeszcze takie fantastyczne czasy, że może tam się też już teraz zmieniło. W każdym bądź razie wtedy spotykałem się z ogromną życzliwością i wtedy zaczęły się pierwsze takie zamawiania do pracy, to znaczy tak ludzie ściągali mnie na różne takie imprezy karnawałowe, gdzie byłem atrakcją. Także to w takim nawet natłoku zabawowym ludzie z chęcią mi pozowali i okazywali dużą życzliwość. No tak, ale jak zwykle. Zaczynam od końca, a początek prawdziwy to był rok 93. Była martwica straszna w Łodzi, więc odkryłem na wiosnę 93 roku Irish Pub w Namiodowej w Warszawie. No i tam, no jakoś na wiosnę 93 roku, odkrył mnie Szwed. Szwed mnie odkrył i od razu zaproponował, że chce, żebym był atrakcją na otwarciu IKEA wtedy chyba w sierpniu 93 roku. No i 5 dni otwierałem IKEA w Jankach. Także to było piękne, bo zrobiłem chyba podczas jednego dnia, gdzie musiałem od 7 do 12 siedzieć, chyba ponad 150 portretów, także i było ich w sumie z 500 albo więcej. Potem to się spodobało, Szweda już nie było, bo zwolnili, ale Polacy podjęli temat i jeszcze w 94 IKEA otwierałem na Franowie w Poznaniu. No i potem właśnie ten okres trwał, właśnie takich rysowań dla firm, zwłaszcza dla lekarzy, do końca, bo do tej reformy zdrowia w 99 i to był właściwie koniec. O Jezu, jaki portret! Jakby tak z marszu przeszedłem od portretów do też takiej jakby reporterskiej relacji z pleneru właśnie. I to właśnie najpierw 96 rok, to były nawet ostatnie obrazy olejne, jakie namalowałem dla leśników, będąc w Płocku na plenerze i tego samego roku już na poważnie się wziąłem za małe formaty pasteli. No przede wszystkim najpierw narodził się cykl o Łodzi. No, zacząłem to w dobrym momencie, bo w 2001-2002 roku i w 2002 zrobiłem pierwszą wystawę na temat Łodzi i jeszcze wtedy no, to był dobry stan, bo teraz to wszystko jest odnowione albo pozbawione drzewostanu. Potem nastąpił jakby zebranie materiału, żeby pokazać Wilno, prawda? Wilno.
Byłem tam na trzech wyprawach i udało się zebrać dosyć dobry materiał, gdzie wtedy w 2003 roku były dwie wystawy na temat Wilna. No i potem to już tak poszło, że udało się zebrać cykl pałacowy, pałaców związanych właśnie z Mazowszem, z ziemią łódzką i nie tylko tam, gdzie bywałem. No i w ten sposób narodziły się wystawy na przykład na temat takiego regionu, jakim jest Dolny Śląsk. Dla wielu ludzi to było nowe, prawda? Bo z reguły znali jeden widok z jakiejś konkretnej trasy, prawda? Na przykład z zamku Chojnik, a ja na przykład to pokazałem z innej strony. Także właśnie w trakcie zbierania materiału do wystawy w Jeleniej Górze pojawiłem się w takim miejscu jak Krzeszów. Mieszkałem w klasztorze sióstr benedyktynek, dzięki czemu mogłem naprawdę zinwentaryzować te zabytki, to znaczy w pasteli. To było niesłychane takie szkolenie warsztatu i w ogóle ducha, bo to naprawdę były kosmicznie trudne tematy. I właściwie od tego momentu mogę powiedzieć, że jestem dobry warsztatowo, bo tą ilość postaci, aniołków, różnych gzymsów, gzymsików, różnych takich barokowych dekoracji, którą namalowałem, to naprawdę zapoznanie się w ogóle z barokiem, no, który jakby cenię i zakochałem się w nim jeszcze będąc w szkole podstawowej. Malowanie pasteli albo rysowanie pasteli to również problemy techniczne. Rozwiązywane pokazanie pierwszego, drugiego planu. No i tutaj mamy klasyczny przykład, gdzie bardzo trudno było pokazać tą głębię wąwozu na przykład w Klimontowie w czasie wczesnej wiosny, gdzie dominowały kolory jeszcze jesienno-zimowe i właśnie użyte tu zostały właśnie całe spektrum, cały arsenał moich pasteli, od twardych pasteli, na przykład Faber-Castella, średnich włoskich Ferrario, tutaj też szminkę został użyty jakby dla pokazania tej plamy, tego impastu, który nie tylko występuje w malarstwie olejnym, tylko właśnie w pasteli można pokazać. No, ja muszę się przyznać, że jestem niezrealizowanym muzykiem, to znaczy mam słów, na co wskazują moje uszy. I od dziecka jakby byłem zafascynowany muzyką. Muzyka zawsze była inspiracją w moich działaniach twórczych. Z biegiem lat doszedłem do wniosku właśnie, że trzeba traktować plastykę, te wykonania, jak działalność koncertową, czyli na żywo. Żeby to było tak żywe i takie świeże, jak na przykład porównanie wykonań koncertowych danego zespołu, czy w porównaniu do studyjnych. Mi się udawało uzyskać taki nastrój, że jakby zaprząc ten gwar do tego, do napędu. Także to są samo, co mają muzycy rockowi na scenie, że po prostu widownia napędza, daje takie sprzężenie zwrotne i to samo, tego samego doświadczałem, zwłaszcza, że miałem okazję rysować na koncertach, na przykład na Jazz Jambory, czy w jakichś warunkach pubowych przy żywym graniu. I to bardzo mnie napędzało. Oczywiście fascynacje zmieniały się równolegle właściwie po koncertach, czy w trakcie koncertów w pubie, w przerwach. Udawało mi się zrealizować jakby marzenia życia, czyli
oko w oko porozmawiać z moimi wcześniejszymi idolami, czyli na przykład z zespołem Krzak, Dżem i innymi, prawda? No i też z muzykami zagranicznymi z rejonu jazzu, takimi jak Bill Evans, na przykład Scott Henderson, wielki gitarzysta, też był kiedyś w Łodzi i też życzliwie no, reagował na moje rysowania. Także dzięki temu właśnie mogę powiedzieć, że byłem jakby takim kronikarzem życia takiego muzycznego w Polsce. Dwadzieścia lat ciężkich robót. Kamieniołoma chodzi. Czyli tu. Dobrze, proszę. Tu 11. Tu 11. Obok muzyków, lekarzy, również rysowałem wielu aktorów po przedstawieniach. Taką wielką postacią, którą chciałem zawsze narysować, którą podziwiałem, był Henryk Machalica, którego nieoczekiwanie spotkałem 1 listopada na Powązkach. Kiedy to pierwszy raz byłem w ogóle w tym dniu na grobach rodzinnych. No co przerodziło się potem w sesję w Teatrze Powszechnym. Też rysowałem na przykład z takich znanych osób, no z muzyki to Jacka Zielińskiego, Jana Prochyrę, takiego aktora, może znanego bardziej z dawnych filmów. No, Zębatego Macieja rysowałem bardzo, bardzo, wspominam mile. Mój cel przewodni to było oczyścić sztukę i jakby nadać jakieś nowe tory, nawet jeżeli by to nie było zrozumiałe, prawda? I myślę po latach, że to mi się udało, to znaczy przede wszystkim z znalezieniem techniki, prawda, która jest inna od olejnej, czyli pastelu, który jest bardziej świetlisty, bardziej pokazuje jakby relacje z pleneru. To nie jest takie, te odcienie nie są takie stonowane jak w oleju, czy na przykład w druku, prawda? Tylko to właśnie jest pokazanie tego pyłu, tego światła. No i właśnie uważam, że mi się udało. A przede wszystkim właśnie ta ubogość, z biegiem lat coraz bardziej taka oszczędność narracji w tych obrazach, dążenie do jakby syntezy pewnej. Widz jakby się zdemoralizował tym, co oglądał w okresie ostatnich powiedzmy 30 lat, tak? I jesteśmy, że tak powiem, obarczeni no tymi właśnie patrzeniem przez obiektyw kamery, aparatu, jakby ta kompozycja jest inna i właśnie staram się, żeby ona była ciekawa i jakby no, atakowała widza. Także w tym sensie widzę się jako takim reformatorem, chociaż absolutnie nie jest to zrozumiałe przez krytyków. Także jak już wcześniej powiedziałem, to co jest przedstawiające
to jest nieciekawe i to jest właśnie tylko przeznaczone właściwie tylko dla wrażliwych ludzi. Krajobrazów, zwłaszcza Polski, u pana Andrzeja są widoczne, bo wielcy polscy twórcy wykorzystywali także tę technikę naszego pasteru, żeby pejzaż ze wszelkimi jego urokami malować, oddawać jego niepowtarzalność i nastroje. Interesujące jest pastelowe malarstwo portretowe pana Andrzeja, trochę inne niż te upajające swoją urodą pejzaże, dlatego, bo bardziej ekspresyjne i bardziej oddające swoistość uczuć modela, i na to głównie pan w tych portretach się nastawia. Kiedy popatrzymy na te pejzaże, to odczuwamy takich piękno, że po pierwsze chcielibyśmy w ten pejzaż wejść, posiąść go, postrzegając go, przeżywając go całkowicie, aby był nasz. A ponadto także pragniemy, posiadając go, wciąż sycić się i radować jego pięknem. Bowiem w sztuce zawsze, czy my się na niej znamy i się do tego przyznajemy, albo się na niej znamy i się nie przyznajemy, albo też czujemy świetnie sztukę, a mówimy, nie znamy się na sztuce, to jednakże nasze nastawienie na przeżywanie rzeczywistości poprzez sztukę jest bardzo głębokie, bo inaczej by nas tu po prostu nie było. The silence of our